miejsca, tego obeliska. Jak często tutaj się spotykacie? Ile osób należy do tej organizacji? Co macie? Jakie dokonanie i co plan? No to miejsce, w którym się znajdujemy, jest miejscem historycznym, jest miejscem pamięci narodowej, ponieważ tu 30 kwietnia 1940 roku poległ w ostatniej bitwie pierwszy partyzant i pierwszy dowódca oddziału partyzanckiego II wojny światowej. Oddział ten nazywał się Oddział Wydzielony Wojska Polskiego. Dowodził nim oczywiście major Henryk Dobrzański, znany jeździec przed wojny, dwukrotny olimpijczyk. 22 razy zajmował pierwsze miejsce na międzynarodowych zawodach konnych. On właściwie rozsławił imię polskiego jeździectwa i polskiej kawalerii. W 1939 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy 110 Pułku Ułanów. Dowódcą był podpułkownik Jerzy Dąbrowski, znany zagończyk z wojny polsko-bolszewickiej. No, pułk ten z konieczności musiał się rozformować, ponieważ znalazł się w takiej sytuacji między armią radziecką a niemiecką, że miał trzy wyjścia. Albo się poddać jednej, albo drugiej armii, przejść na stronę litewską, tam być internowanym. Wybrał czwarte, rozformowanie tego pułku, z czym nie bardzo zgadzał się jego zastępca, major Henryk Dobrzański. Warszawa jeszcze walczyła, postanowił z tymi, którzy chcą jeszcze walczyć, pójść na łodzie w Warszawie. No i poszło z nim sporo ułanów tego pułku. No wiadomo, nie był to rajd konny, spacerowy, tylko trzeba się było przebijać przez niektóre miejscowości walką, albo z Sowietami, albo z Niemcami. Ludzie ginęli po drodze. Po drodze dowiedział się też w miejscowości Krupki o kapitulacji Warszawy. I znów to jego grono ułanów zmniejszyło się o kilkudziesięciu. Postanowił zatem pozostać w Polsce i walczyć w formie oddziału partyzanckiego. Tu na ten teren nasz, na teren gminy Poświętne, przybył w połowie listopada 1939 roku tylko z 10 swoimi ułanami. No i tylko jeden z nich żyje jeszcze. Romuald Rodzewicz.